Siemanko, witam serdecznie. Otóż zaszedłem do dworka ojca Mateusza w Sandomierzu. On znajduje się tutaj nieopodal zamku. No i zapytałem pani właścicielki, czy mógłbym sprawdzić, co znajduje się w studni ich, ponieważ tutaj jest taka studnia. Pani oczywiście z uśmiechem na twarzy wyraziła zgodę, więc mam pozwolenie na łowienie. Oczywiście jeśli coś złowię, to przekażę, pokażę. No, taka super sytuacja. No i tak, mamy tu studnię betonową płytą zakryta, więc ciekawe, czy ja to w ogóle odsunę. Sprawdźmy. Odsunę, luzik. Super. No to cóż, zaraz się widzimy. A tam jest kościół świętego Jakuba. Piękne miejsce w ogóle. No i co, udało mi się uchylić wieka tej studni. Spójrzcie, jakie pajęczyny tu rosną. No i studnia jest bardzo głęboka. Kurczę, dobrze, mam długą linę. Oczywiście wziąłem swojego chińskiego magnesa. Tutaj jakieś widzę rury, co trzeba uważać, żeby nie zahaczyło. No, ekstra. No to co, szykujemy się. Wyjmuję magnes i zaraz się widzimy. Dobra, mój Chińczyk jest gotowy. Studnia chyba też jest gotowa. No to co, puszczamy go w dół. Tu jest koniec liny, jakby co. Nie bójcie się, nie puszczę. Dobra, leci w dół. Uwaga, hop. Jest, zanurkował. Czyli dostała lina do końca. Super. O, jeszcze jest zapasu dużo. Ej, słuchajcie, coś tam. Coś tam łapie. Tylko czy on, czy jemu siły wystarczy na to, żeby podnieść te ciężary. No, nie wiem. Coś tam zahacza, ale czy jest w stanie to podnieść? Tego nie wiem. Dobra, holujemy. Ciekawe, czy coś jest. Ciężko powiedzieć, bo w wodzie to jest inaczej niż jakby tak złapało w suchej studni, prawda? Dobra. No, trochę to zajmie. Także teraz wciągnę, a później jak coś złapię, to wam po prostu go to pokażę. Na razie jest czysto. Na razie jest czysto. Tutaj, o, tutaj malutki taki tylko przedmiot jakiś jest. Dobra, do zobaczenia, jak coś złapię. Bo zauważyłem, że coś jest. A co tu jest? A, gwóźdź. No dobry gwóźdź. Okej. Rzucamy dalej. O, jestem z powrotem. Słuchajcie, mam coś w końcu. Jest coś, kurczę. Ale... O kurde. Spójrzcie na to. Jakiś element ogrodzenia? Chyba tak. Super. Ekstra. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, rzucam ostatni raz i lecę dalej do następnych studni, bo jeszcze tutaj jest parę miejsc, które chciałbym zobaczyć. Więc do zobaczenia. Także najlepszą znajdką z pierwszej studni jest taka piękna ozdoba od ogrodzenia jakiegoś chyba. Super, lecę dalej. Wróciłem na starą miejscówkę pod wierzbą. No i pierwszy fant to bateria. Dobra, mam ją. Coś mam. Bardzo idzie ciężko.
delikatnie, bo się tam trzyma na włosku chyba, ale idzie. To najważniejsze. O. Teraz najważniejsze, żeby wciągnąć to. Ajajaj. Dawaj. O kurde. Toster? Ale jaja. O, suwa się, ale jest. No nie. No tego jeszcze nie grali. Ostro. Toster. I to patrzcie, normalnie z kablem. Luks kompletny. Ale jajca. No nieźle. Ja wiedziałem, że tutaj ta miejscówka ma potencjał jeszcze. Ekstra. Znowu coś jest. W podobnym miejscu. W pobliżu tego tostera. Ciężko, ale zaraz. Jest! No, tym razem garnek. Oj, pełny. Zobaczcie, pełen garnek. Puszkę ma jeszcze w środku. To wszystko jest przyczepione. Ale luks, patrzcie, jaki piękny. Emaliowany w kwiatuszki. Luks. O, robaczka, zrzucimy do wody z powrotem. Super. Ale fanciory. Kolejny garnek. Garnuszek. Ale oprócz garnka jeszcze coś z tej strony mam. Bateria, jakieś pokrętło, gwóźdź. No to jest ciekawe. To chyba jest oś i jedno koło od samochodu jakiegoś zabawkowego. No, a tutaj garnuszek i jeszcze takie dodatki. Tym razem taki długaśny gwóźdź, naprawdę porządny i prościutki. Taki hak, być może do jakiegoś koszyka. I tutaj pucha jeszcze. Puchacz. O, blacha. Części woda. Ładny pręt. Ładny pręcik. Okej, jestem już prawie pod mostem. Mam kolejne jakieś dziadostwo. O, czekaj. Ja! Puszka to puszko, ale patrzcie co tutaj mam. Ła, nóż. Scyzoryk. Haha, ale super. No, w stanie takim słabawym, ale go wrzucę gdzieś do jakiejś odtu, żeby się trochę odrdzewił. Elegancko. Haha, super.
No proszę, ten odcinek mi się rozkręcił. Zazwyczaj tu nic nie było. A teraz kolejny fan za fantem. Dzwonek od roweru. Ha. I drut. No i jest fanciak jeszcze fajny, jakiś rurka. Rua. Dziękuję bardzo za uwagę. Tym razem nie będzie podsumowania niestety, bo mam pewną sprawę do załatwienia. Także zapraszam Was do następnego odcinka już niebawem. Trzymajcie się. Chciałbym podziękować jeszcze Dario, który wysłał mi t-shirta, koszuleczkę z jego logo. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo miły prezent. Właśnie wróciłem z magnesu, a paczka na mnie czekała, także nie zdążyłem jej założyć jeszcze na łowienie. Chociaż trochę szkoda takiej białej założyć, ale na pewno będę używał podczas moich wypadów. Dzięki bardzo Dario. Wbijajcie na kanał Daria, subskrybujcie go. No skoro subskrybujecie mnie, to Daria tym bardziej trzeba subskrybować. Pozdrawiam Cię Dario i dziękuję bardzo za taki fajny prezent.